Łukasz Maćkowski, ekspert i trener finansowy. Specjalizuje się w kredytach hipotecznych i inwestuje w nieruchomości. Przedsiębiorca oraz twórca projektu Udane Finanse Osobiste, w którym uczy, jak dbać o swoje finanse. Cześć! Czy wiesz, jak inwestować swoje pieniądze? Powiem Ci, na co zwrócić uwagę, zanim podejmiesz inwestowanie pieniędzy. Na początku bądź świadom tego, że inwestowanie pieniędzy to nie oszczędzanie. To jest kolejny etap, więc inwestowanie pieniędzy wiąże się już z ryzykiem za dodatkowy zysk. Ale miej też świadomość tego, że tutaj może pojawić się strata. Więc zanim podejmiesz kroki związane z inwestowaniem, zastanów się, czy jesteś na to już gotowy. Zachęcam do tego, żebyś zawsze przed podjęciem inwestycji dokładnie znał ryzyko, czyli wiedział, ile możesz stracić i czy akceptujesz to ryzyko, ponieważ w momencie, kiedy zaczniesz tracić pieniądze, to włączą Ci się takie negatywne emocje, które jeszcze gorzej mogą wpłynąć na Twoje decyzje. Dziel swoje środki na różne aktywa. Nie wrzucaj przysłowiowych wszystkich jajek do jednego koszyka. Kolejnym ważnym elementem jest czas inwestycji. Ponieważ niektóre inwestycje to są inwestycje wieloletnie, więc tutaj zawsze pytanie, czy Twoje środki mogą być na tak długi czas zamrożone w formie tej inwestycji. Zawsze sobie zadaj pytanie, kiedy mogą być potrzebne środki. Bo na przykład planujesz jakiś większy wydatek, więc inwestycja ryzykowna, która może trwać 2, 3, 5 lat, nie będzie dla Ciebie dobrym pomysłem, jeżeli za pół roku będziesz potrzebował z powrotem swoje środki. Gdzie szukać pomysłu na inwestowanie? Jest wiele źródeł i dzisiaj najbardziej popularnymi z nich są na przykład nieruchomości. Jest to miejsce, gdzie można w stosunkowo bezpieczny sposób poprzez zabezpieczenie na aktywie pomnażać swój majątek. Rynki finansowe, czyli giełda, ale tu proponuję wybierać przede wszystkim znanych emitentów, którzy jeszcze dodatkowo dzielą się dywidendą. Waluty obce jako uzupełnienie portfela w przypadku, gdy nasza złotówka straci na wartości. Na rynku występują jeszcze bardziej ryzykowne formy inwestowania, ale to są formy przeznaczone już dla wytrawnych inwestorów, więc jeżeli jesteś na początku drogi, to nie polecam Ci inwestowanie w ryzykowne rozwiązania, które są oparte o dźwignię finansową typu Forex czy kryptowaluty. Inwestowanie na bardzo ryzykownych aktywach jest już dla zaawansowanych inwestorów. Więc zanim zaczniesz tam inwestować, spróbuj na bardzo małych kwotach, ponieważ te rozwiązania są często oparte o dźwignię, a dźwignia działa w dwie strony. Może dać Ci zarobić, ale też może Ci zabrać Twój kapitał. Jeżeli zdarzy Ci się, że zainwestujesz w nietrafioną inwestycję, która będzie traciła, to lepiej pogodzić się ze stratą i wyciągnąć zamrożony kapitał i szukać dla niego nowych sposobów na inwestowanie, niż czekać nieskończoność, aż może kiedyś odrobi. Ponieważ jeżeli coś traci, to raczej w dłuższej perspektywie duże ryzyko jest, że będzie dalej traciło. Podsumowując, podejmując działania inwestycyjne, zawsze szacuj dokładnie ryzyko. Inwestowanie to nie jest szukanie wrażeń. To jest po prostu racjonalne analizowanie inwestycji i wybieranie tych, które przynoszą najlepsze korzyści do minimalnego ryzyka. Nie pozwól, aby wysokie zyski oślepiły Twój sposób racjonalnego myślenia. Jeśli chcesz zacząć inwestować, to na początku zadbaj o podstawową wiedzę. Następnie poprzez praktykę zdobywaj doświadczenie. Tylko pamiętaj o tym, żeby na początku inwestować małymi kwotami. Jeżeli zacznie Ci wychodzić, to będziesz mógł zwiększać kapitał. Nie inwestuj na samym początku dużego kapitału, ponieważ im większy kapitał, tym więcej emocji. Im więcej emocji, tym mniej trafne decyzje. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeśli masz jakieś pytania do tematyki inwestowania, możesz napisać w komentarzu, a więcej informacji zamieściłem na stronie. Link poniżej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybuj kanał. Udane finanse osobiste. Łukasz Maćkowski.